Hej, witajcie, tutaj Nexos, to jest kolejny odcinek od pierwszego do ostatniego. Wiem, możecie być zdziwieni, ponieważ dawno chyba nie było od pierwszego do ostatniego, co? W sumie bardzo dawno. No i akurat jakoś ostatnio naszła mnie ochota właśnie na pogranie sobie troszeczkę moim priestem. I to z różnych powodów. Zaraz wam postaram się ogólnie powiedzieć, co i jak, dlaczego to tak gram teraz. I aktualnie znajdujemy się na Northrend dalej. W Grizzly Hills mój priest ma level 73 i jestem aktualnie Shadow Priestem. Piękna muzyka zaczęła mi przygrywać. Ja sobie troszeczkę tutaj ściszę nieco w słuchaweczkach, bo dla mnie to jest na moich pięknych uszu. Nexus nie ma uszu. Pamiętajcie, youtuberzy nie mają uszu. Tak to niestety bywa. Tak to jest, że my po prostu nie mamy uszu i tyle. No ale dobra, no ja już tutaj sobie wyruszę i zacznę robić questy. Czekajcie, o czymś mówiłem, tak? Mówiłem o czymś? Boże, dobra, nieważne, kasujemy to. No i kurczę, postanowiłem sobie po prostu pograć, tak? I teraz tylko wybierzmy sobie jakiegoś questa, którego zaczniemy robić. Ogólnie tutaj jest taka miejscówka, takie obozowisko jakby alianckie. No i tutaj ludzie jakby zajmują się, wiecie, polowaniem, te sprawy. Tutaj zobaczcie, że sobie oprawiają jakiegoś kurde jelonka, czy to jelenia, łosia, nie, to nie jest łoś, to jest jeleń. I sobie będą go wpierdzielali. I my też także dostaliśmy zadanie, które polega właśnie na pozbawieniu życia tych biednych stworzonek tutaj. I będziemy musieli po prostu zebrać ich chyba mięso, czy coś takiego w sumie. Więc weźmy się za to. No ale teraz troszeczkę dziwnie się czuję. Czuję się, jakbym grał troszeczkę na live'ie z tego powodu, że ja aktualnie nagrywam kamerką, patrzcie, tutaj kamerka internetowa. Mam tutaj akurat dostęp do niej i nie mam dostępu do mojej zwykłej kamery. Dlatego też nagrywam właśnie tą. No i co od pierwszego do ostatniego? Może dużo osób nawet nie kojarzy tej serii, bo jest tak, że dużo osób się nowych pojawiło. To jest ogólnie seria, gdzie ja sobie tutaj gadam, wchodzę, coś tam robię i to jest nieco inny, taka nieco inna konwencja, jeżeli tak to ujmę. Ole, dostał krita. Gdyż no, ja sobie chodzę, gadam i wiecie, to jest mniej skryptowane, ja tu sobie gadam o czym chcę i dzisiaj aktualnie możemy sobie pogadać o tym, jak to jeszcze za czasów Wrath of the Lich Kinga mi się levelowało i jak mi się leveluje teraz. Jak wiecie, ostatnio na tutaj serwery wszedł patch 5.4, o którym to tak dużo gadałem. On aktualnie jest już tutaj z nami i bardzo fajnie. Czekajcie, jeszcze sobie troszeczkę ściszę. O, super, dobra. No i teraz ten patch oczywiście wprowadził parę zmian, ale jedną z fajniejszych zmian czy nowości jest wyspa Timeless Isle, gdzie będziemy mogli, wiecie, zwiedzać, eksplorować i te sprawy, ale także na tej wyspie są rozłożone różne skrzynki. Jeszcze ja wam to w jakimś oddzielnym filmie oczywiście pokażę. I te z tych skrzynek, kurde, dawno tak nie gadałem sam do siebie, zawsze to jakieś oskryptowane miałem, trudno tak się przedstawić na takie randomowe gadanie. Ale tam na tej wyspie są różne skrzynki. Z tych skrzynek mamy szansę na wydropienie takich tokenów, takich rzeczy, które później możemy przerobić na jakieś itemy specyficzne dla naszej klasy. I są to, te itemy można wysyłać sobie pomiędzy gdzieś tam naszymi postaciami, co jest bardzo fajne. Czyli jeżeli wylutujemy sobie jakiś plate na hunterze czy coś, to możemy tego plate'a odesłać na swojego alta, jakiegoś paladyna czy coś tam. No i dzięki temu bardzo łatwo jest się wygirować, zdobyć jakiś lepszy set. I dla przykładu mogę wam powiedzieć, że mój paladyn nie mógł biegać na LFR, na Looking for Raid, czyli te takie rajdy, które są teraz strasznie takie łatwe, bo po prostu nie miałem odpowiedniego item levela, czyli wiecie, tam jest wymagany jakiś poziom tych naszych itemów, żeby one nie były jakieś słabe, żebyśmy tam nie stali w tej grupie z tym DPS-em. No i podczas jednego dnia, nawet mniej, może nie jeden dzień, ale tak gdzieś 3-4 godziny pobyłem sobie na tej wyspie i co się okazuje, że zdobyłem takie rzeczy z tamtej wyspy, że bez problemu już mogłem sobie z tego najnowszego tiera, znaczy nie z najnowszego, tylko z... jest jeden taki raid, kurczę, on się nazywa Throne of Thunder. O właśnie, z Throne of Thunder już mogłem sobie bez problemu biegać po jednym dniu, a wtedy ledwo co mogłem robić jakikolwiek Looking for Raid, co jest bardzo fajną rzeczą.
I to też jest kwestia, którą chciałem poruszyć, bo ja gram od 2007 roku, to nie jest w sumie nowa rzecz, dużo osób pewnie już to słyszało i teraz będzie mówić, że Nexus, gadasz cały czas o tym, że ty tak grasz od tego 2007 roku. No i powiem wam tak, podczas Wrath of the Lich Kinga, po prostu postawię tą sprawę tak. Podczas Wrath of the Lich Kinga miałem około 5 postaci na wymaksowanym poziomie, czyli 80, wtedy to było 80, tak, Wrath of the Lich King 80 level. No i większość tych postaci ja sobie grałem, czy to robiłem PvP, czy coś, to zdobywałem sobie jakieś sety, giry i te sprawy. I dobrze się bawiłem, nie wiem dlaczego, ale Wrath of the Lich King nawet fajnie, nie wiem, jakoś fajnie mi się, jakoś chciało robić te alty, coś tam grać i te sprawy. No a tak teraz, w sumie pomyślałem sobie, że na Mists of Pandaria mam na razie tylko dwie postacie na maksymalnym poziomie, a okazuje się, że to już jest koniec ekspansji praktycznie. To jest ostatni patch taki główny, że tak można to nazwać. Później będą jeszcze tylko jakieś patche, wiecie, przed ekspansją, czy jakieś wprowadzające małe zmiany, więc już żadnego rajda nie będzie, żadnego dużego jakiegoś też kontentu nie będzie przed nową ekspansją. No i co się okazuje, że ja przez ten cały okres udało mi się wylevelować dwie postacie, mojego Nexosa, no i mojego Paladyna, który jest aktualnie w Hordzie. No i to tyle, i jak wbiłem tego Paladyna, szczerze mówiąc, pograłem troszeczkę, może tam z miesiąc. Jeszcze to było podczas trwania gildii Raging Thunder, jak tam jeszcze wszystko wrzało, było fajnie. I grałem sobie, grałem i od pewnego momentu po prostu rzuciłem to wszystko w cholerę, bo stwierdziłem sobie, kurde, mnie już to męczy. Nie dość, że na mojej postaci głównej, na Nexosie, robiłem miliony daily questów, żeby wbić reputację, żeby następnie móc sobie odblokować możliwość kupienia czegoś za Valor Pointy, które także długo się zdobywało, to mnie aż szlak brało, bo nie mogłem sobie po prostu wylevelować i to było męczące, bo z jednej strony siedziałem, robiłem te daily questy na jednej postaci, później musiałem zrobić to samo na drugiej postaci. Dlatego jakoś porzuciłem tą postać i tak sobie stwierdziłem, że kurde, to miejsce w Pandarii jest spoko, ale wszystko jest fajne za pierwszym razem, ale już za drugim razem już coś mnie tak mówi, kurde, już to robiłem. I tak jakoś, taka jakaś lipa, no lipa troszeczkę, nie? I tak sobie, kurde, myślałem nad tym wszystkim. No i ostatnio wprowadzili tego nowego patcha i teraz coś okazuje, że bardzo łatwo zdobyć gear. No i obudziło się we mnie znowu takie poczucie robienia altów, granie sobie innymi postaciami, bo wiem, że jak wejdę na ten poziom, to będę mógł z łatwością gdzieś jakoś podłapać ten cały set, żeby można było sobie na jakimś tam poziomie pograć. No i jaki był ogólnie błąd, moim zdaniem, jeżeli chodzi o levelowanie Alta w Mists of Pandaria? Ale kurde, będziemy musieli tutaj zabijać go. Moim zdaniem błąd był taki, że Blizzard troszeczkę przedobrzył i chciał nam dać za dużo rzeczy do roboty. Z jednej strony to jest fajnie, ale te rzeczy były raz, że monotonne i dwa, że dostęp do jakichkolwiek itemów także był trudny, bo zobaczcie, jak to wyglądało. Wbiliśmy sobie level 90, tak? No to pierwsze, co zaczęliśmy robić, to jakieś tam questy, dokańczaliśmy te sprawy. Zaczęliśmy robić daily questy, czyli mamy jedno zajęcie. Robiliśmy daily questy, to nam zajmowało troszeczkę czasu. No i przez te daily questy wbijaliśmy reputację. Co się okazuje, że po powiedzmy tam 2-3 tygodniach mamy Exalted w końcu z daną frakcją. Mówimy, kurde, ale się żem nafarmił. No i teraz kurde, sobie coś kupię super zajebistego, powiedzmy. No i nagle, wiecie, otwieracie sobie okienko z tym vendorem i widzicie tam, o, super item, fajne staty, epicki, w końcu będę miał jakiś epicki item, bo przyjmijmy, że to początek ekspansji. No i nagle patrzycie na cenę i kosztuje 2200, powiedzmy, Valor Points. No i co się, no i tak sobie myślicie, kurde, no to nie kupię sobie teraz tego itema, bo po prostu nie mam tych Valor, bo muszę dopiero zacząć biegać te heroiki, robić rajdy. No i robiło się te heroiki i co się okazuje, że po 2 tygodniach możemy sobie kupić jeden item, na który tak czekaliśmy. Później otwierały się te LFR-y, nie LFR-y i ten item jest tak naprawdę bezużyteczny, więc było za dużo takiego niepotrzebnej roboty. Co było dobre we Wrath of the Lich Kingu, to
że gdy już wylewelowaliśmy sobie, powiedzmy, znaczy wbiliśmy reputację daną w danej frakcji, podchodziliśmy sobie do kolesia, który sprzedawał tam te sety i on był za gold po prostu. Te sety nie były, na przykład te itemy, nie były dostępne za, nie były dostępne, jeżeli się nie miało reputacji, ale jak już się wbiło reputację, to można było bez problemu można było sobie je kupić za zwykły gold, dlatego mieliśmy dostęp fajny do itemów. I jak dla mnie to było całkiem spoko, bo już coś jednak zrobiliśmy, nie? I nagle okazuje się, że musimy coś kupić, znaczy musimy coś jeszcze zrobić, żeby dostać ten item, na który już zapracowaliśmy, że tak powiem. Okej, tak w ogóle to mamy teraz bardzo fajny quest. Ogólnie chodzi o to, że musimy, jakby to powiedzieć, wypróżnić się, żeby tak to powiedzieć. Dobra, wchodzimy tutaj. No i będziemy musieli skorzystać z wychodka i w sumie tyle mam do powiedzenia. Okej. Zacznijmy od tego, że to było straszne. Znaczy to był jeden... Kurde, powiada się, że w każdej ekspansji musi być przynajmniej jeden quest z kupą. Taka to jest akurat reguła Blizzarda. W Wrath of the Lich Kingu był, na Mists of Pandaria też jest, gdzieś na Kataklizmie także było. I gdzieś po prostu to jest taka legenda, można tak powiedzieć, że musi być przynajmniej jeden quest z kupą, ale fajny ring, kurde, dostaniemy. Super, zajebiście. Weźmy sobie go, załóżmy teraz. Sasa, dobra, mamy. No i okej, lecimy dalej. Tak w ogóle, jak możecie zauważyć, ja już przestałem troszeczkę używać tutaj, przestałem używać mojego addona, który zmieniający interfejs. On się nazywał GUI, o ile dobrze pamiętam. Tak, GUI się nazywało. Zrezygnowałem z tego jakoś, nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że na tych odcinkach mało było widać. Ten interfejs jest w sumie przejrzysty. No i każdy będzie bądź co bądź znał ten klasyczny wygląd, ale za to zacząłem korzystać z jednego fajnego addona, który nazywa się Bagnon. I co on ten Bagnon robi? Ogólnie on bierze wszystkie nasze worki, jakkolwiek to nie brzmi, i złącza je w jeden, taki jeden wielki worek. Boże, ach, ten XXI wiek i nasze brudne myśli. No i mamy sobie ten taki woreczek i co jest fajne w tym addonie, że możemy sobie na przykład tutaj zerknąć, jeżeli zalogujemy się na jakąś inną postać, to możemy sobie zerknąć, co mieliśmy w danej postaci, czy nie musimy się relogować na te inne postacie, żeby zobaczyć, hej, czy ja tam mam ten item, czy nie mam. I możemy sobie tutaj na przykład, zobaczcie, tu mamy mojego Hadoukena i hop, mój Hadouken ma takie rzeczy, mój Monk to jest akurat, on ma takie rzeczy w plecaku i mogę sobie zerknąć, jak coś tam będzie mi potrzebne, nie muszę się przelogowywać. I kolejny addon, którego używam, nazywa się Bugsort. Wpisując ukośnik BS, on zacznie nam po prostu sortować wszystko to, co mamy w bugu. I zrobi to estetycznie, hop, bardzo szybko. I teraz mamy wszystko posortowane. Itemy obok itemów, trade itemy obok trade itemów. I takie różne fajne rzeczy, więc polecam wam. Addon na bug nazywa się Bagnon. No i ten do sortowania nazywa się Bugsort. Linki oczywiście dam w opisie, jeżeli kogoś by to interesowało. I tam, jeżeli chce ktoś ściągnąć, żeby nie ściągnął wirusów później mi. Bo wiem, że jest dużo takich stron, które nie sprzedają, tylko dają nam addony, które raz, że nie działają, a dwa, że są po prostu zawirusowane. Kiedyś to była naprawdę plaga tego. Pamiętam, ja na przykład, gdy levelowałem, bo powiedzmy, że teraz jest naprawdę taki super mega easy mode. Jeżeli ktoś dołączył dopiero do gry, to zauważy, że ma bardzo łatwo, bo zaczyna sobie quest, odpala sobie mapę, ma wszystko zaznaczone co, gdzie i jak. Ja natomiast pamiętam, że ja do praktycznie środka TBC, nie, do... Przed tym jak jeszcze wbiłem 70 level, nie korzystałem z żadnych addonów, bo po prostu nie wiedziałem, co to są addony. Wiecie, jak to było, kiedyś każdy był jakimś tam nobem. No jak to, ty nadal jesteś, kurde, lubię to powtarzać, bo widzowie sobie pewnie tak myślą. Ale nie korzystałem z żadnego addona i żeby zrobić jakiekolwiek zadanie, ja musiałem po prostu się domyśleć. Albo korzystać z takiej jednej strony, bo też gdzieś tam podczas etapu levelowania udało mi się odkryć tam stronę. Ona nazywała się, już wam mówię, nazywała się Thotbot.
Nie wiem, czy strona nadal funkcjonuje. Na pewno ona już nie jest. Ona chyba nie działa tak, że ona jest updateowana, ale tam wklepywało się questa i to tam na stronie ludzie pisali, że o tutaj tak, dawali jakieś zdjęcia. I w którymś momencie po prostu było mi łatwiej, bo zawsze czytałem, musiałem się domyślać, co gdzie jest i te sprawy. A wiecie, a to wtedy jeszcze troszeczkę młodszy byłem, no to też nie wszystkiego do końca rozumiałem. No i to było właśnie takie zbawienie. No i kurczę, pewnego dnia gdzieś ktoś kiedyś wspomniał o jakimś quest helperze, o addonach i ja zacząłem się doszukiwać, szukałem tych quest helper, co to ma być, jakiś addon i te sprawy, co to są addony, what the fuck. No i udało mi się gdzieś tam znaleźć jakiś taki poradnik, jak kurde ustawić sobie addony, jak tam wiecie, jakiś nie wiem, ustawić tego quest helpera. I gdzieś tak od poziomu chyba 67, gdzieś tam byłem w Netherstorm, dopiero właśnie zacząłem korzystać z tego mojego addona. Ale what the fuck, te ptaki są zbugowane? Jesus, serio? Czuję się jakbym grał na jakimś prywatnym serwerze, zobaczcie, że w sumie wszędzie. Dobra, ja sobie podejdę do tego. Do tego mogę podejść i on już będzie mnie atakował. Co się z nimi nie tak? Z tymi ptakami, no mówi się trudno. O nie, 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 on jest mój. No nie, podpierdzielił mi, ale ham. Hamuwa, masakra. Ja mogę wam w sumie podrzucić screenshota, bo ja byłem taki podniecony. Wiem, Nexus zainstalował Dona i miał mokro. Aż sobie po prostu kiedyś otworzyłem mapę i zrobiłem sobie print screena tego, że miałem tego addona. Mogę wam w sumie pokazać, teraz pojawi wam się na ekranie. Ale ogólnie kiedyś bardzo dużo screenshotów robiłem. Ja zastanawiam się, czy nie zrobić może jakiejś takiej serii, gdzie będę po prostu przeglądał te swoje screenshoty, bo naprawdę mam ich sporo. Mam po prostu wypchane foldery w tych jak levelowałem. Gdzieś z Wrath of the Lich Kinga mam najwięcej, ja tam kurczę takie wspomnienia. Czasem mnie taka nostalgia bierze. Więc chciałbym sobie, wiecie, wezmę sobie może 10 tam screenshotów i sobie gdzieś w 5 czy 10 minutowym odcinku sobie je omówię, opowiem wam jakieś historie związane z danym tym screenshotem, czy gdzieś tam, jak byłem na jakimś rajdzie, to co tam się stało, te sprawy. To może być całkiem ciekawe, oczywiście. Ach, właśnie, w ogóle chciałem wam opowiedzieć o tym, jak to będzie z tą naszą serią od pierwszego do ostatniego, bo jak wiecie, od pierwszego do ostatniego to nie jest taka dosyć krótka seria. Tutaj dużo levelujemy i te sprawy i te odcinki są całkiem, powiedzmy, długie. Tam po 20-30 minut staram się gdzieś w tym czasie zmieścić. I tak sobie pomyślałem, kurde, jest rok szkolny. Jest rok szkolny i nie każdy może mieć czas na oglądanie. Znaczy, wychodzę z założenia, że teraz, wiecie, zaczął się taki rok szkolny, że trzeba w końcu robić zadania domowe. I dla niektórych dłuższe odcinki to było coś fajnego, bo niektórzy nie mają dostępu do komputera i mogliby sobie chociaż pooglądać, jak tutaj przez te pół godziny czy 40 minut gram. Z drugiej strony sądzę, że nie chcę jakoś tutaj niektórych czasu marnować, w stylu, że będziemy oglądać po 30-minutowe odcinki i wiecie, i gdzieś tam trzeba zrobić zadanie domowe czy obejrzeć Nexusa. Wiem, że można robić to podczas robienia zadań, ale myślę, że te takie dłuższe odcinki, na przykład serię od pierwszego do ostatniego, byśmy robili sobie na przykład w weekendy. Powiedzmy, że sobota, niedziela byłoby dniami, w które będą pojawiać się odcinki od pierwszego do ostatniego. Ja sobie na przykład podczas tygodnia nagram dwa, a następnie opublikuję je sobie gdzieś tutaj w sobotę i w niedzielę. To byłoby całkiem spoko, myślę. Że fajnie byłoby, gdybyście mi napisali, co tam sądzicie o tym. Ale to też nie jest jakaś taka mega oglądana seria. Znaczy ona ma swoje sentymenty, bo ona rozpoczęła się podczas... Zobaczcie, że ta ekspansja... Znaczy ta seria już trwa praktycznie od dwóch ekspansji, bo kurczę, zaczęliśmy w Kataklizmie. No a teraz już się powoli Mists of Pandaria kończy, oczywiście. Tam podczas MOPA dużo nie nagrywałem, ale parę odcinków się pojawiło. Macie, kurczę, długowieczna seria i w końcu musimy wylewelować tego naszego priesta. Fajnie by było. Kurczę, wiecie co? Pójdziemy sobie w tą stronę. Tam jest taki fajny obóz w Rykuli, czyli tych takich dużych ludzi, takich wikingów, powiedzmy. Tam może być fajnie, więc wybierzmy się tam. To jest na granicy z Howlingfjord. No i kurczę, myślę, że tak właśnie będzie, tak właśnie ma być. Że sobie w końcu wylewelujemy tą postać.
Ja teraz w sumie nie mam na sobie żadnych heirloomów, tak sobie pomyślałem o tym, bo wszystkie heirloomy gdzieś tam powysyłałem na inne postacie. Ale w sumie i tak nie jest mi to potrzebne. Tak sobie myślę, że w ogóle w 5.4 wprowadzono ten sklepik. Znaczy, wprowadzono go, on był gdzieś tam przez trochę, ale zauważyłem, że ostatnio zniknęła ta ikonka tego sklepiku tutaj, stąd. Dlatego też, gdy w końcu wyjdzie znowu ten sklepik, to ja sobie chyba kupię tego potiona, który tam jest, który przez godzinę będzie można sobie wbić na przykład jakiś, znaczy przez godzinę będziemy mieli 100% więcej expa. Ja sobie wezmę wtedy od razu wszystkie heirloomy i te sprawy. No i sobie po prostu polewelujemy, gdzieś tam zrobię dwa odcinki półgodzinne czy coś. A i w ogóle Nexus nie kupił sobie Flymounta, tak dokładnie. Też tam parę osób mi na to zwróciło uwagę. Nie wiem dlaczego, ale ja chcę troszeczkę tak klasycznie podchodzić do tego Wrath of the Lich Kinga i tej ekspansji. Dlatego jak zauważyliście, nie korzystam z mountów latających. Tylko cały czas grzeję dupę w tych mountach jeżdżących. Ja wiem, że one mnie pewnie nienawidzą, ale... ale jeszcze się nalatam i szczerze mówiąc nalatałem, bo... bo teraz kurczę, powiedzmy sobie tak, że troszeczkę jest przesadzone moim zdaniem. Nie wiem dlaczego, ale tęsknię za czasami, gdzie jeździło się tylko na zwykłych mountach, a ten mount latający to był taki ekskluzyw, taki mega ekskluzywny coś. Ja pamiętam, przez długi, długi czas zbierałem golda na jakiegokolwiek latającego mounta jeszcze podczas TBC. Codziennie chodziłem na daily questy na Isle of Quel'Danas, żeby tam w końcu, wiecie, tam sobie obliczyłem, że osu, jak będę robił sobie tam, powiedzmy, nie wiem, wszystkie daily questy codziennie przez 30 dni, to uda mi się akurat zdobyć na mounta latającego. I takie fajne sobie wyznaczałem cele. No ale też zaczęło mi tak troszeczkę brakować, bo już od Wrath of the Lich Kinga zaczęło się to, że wszyscy zaczęli latać gdzieś tam, wiecie, po tym świecie i te sprawy. To nie było źle, bo w TBC też latali. Później wprowadzili latanie w Azeroth, później znowu latanie. I co się okazuje, że w pewnym momencie te questy nasze, znaczy wykonywanie naszych questów wyglądało tak, że robimy sobie questa, tak o, lecimy na mauncie, lądujemy, zabijamy, wsiadamy dupę w latającego mounta i odlatujemy i lecimy. Więc tak samo PvP zaczęło wyglądać, wiecie, że są dwie osoby na tych latających mountach i zaczynają sobie latać i się mierzyć, kto pierwszy wyląduje, ten wyląduje, zacznie strzelać do niego, ten odleci i wiecie, takie PvP to takie podchodowe, takie wiecie, takie słabe szczerze mówiąc. Kiedyś ktoś sobie levelował, nagle wjeżdżało w niego parę osób i tyle, ewentualnie były gonitwy na mountach czy coś takiego, to było fajne dosyć. Nie było na przykład czegoś takiego, że ja sobie teraz, nie wiem, wchodzę w niewidkę, odchodzę kawałek, włączam mounta, odlatuję, jestem wolny, nie? No to też wymaga troszeczkę sprytu, ale w którymś momencie to wiecie, to jest raz, że irytujące, bo i my nie możemy nic zabić i nam jest bardzo łatwo uciec i takie world PvP. Ogólnie to poczucie świata tak troszeczkę się zatraca moim zdaniem, bo jest mniej interakcji, wiecie, wszyscy siedzą na tych mountach, kurde, po Stormwind latają te sprawy. Więc moim zdaniem takie wyspy jak Timeless Isle czy Isle of Quel'Danas to wprowadzają dużo dobrego, bo powiedzmy od ostatniego czasu, gdy zacząłem właśnie robić te Timeless Isle, to tak jakoś fajnie mi się gra tam. Bo raz, że mamy jakiś kontakt z ludźmi, dwa, że mamy jakieś zagrożenie, cały czas tam jakieś moby latają, gracze się tam cisną w tubę i te sprawy. No i też wiecie, mamy takie coś, że już, ej słuchaj, no to już... wiecie, nie jest tak łatwo, tylko to jest przesrane, bo nigdzie nie uciekniesz i trzeba mieć się na baczności gdzieś tam, także ludzie zaczęli się bardziej komunikować, formować grupy na przykład farmienie reputacji, fajne takie, myślę, że takie bardzo klasyczne, dużo osób właśnie się przyznało, że mają taki smaczek, takiej wanilii troszeczkę w ustach, gdy grają właśnie na Timeless Isle. No i ja liczę na to, że może następna ekspansja troszeczkę ograniczy te latające mounty. Ja wiem, że ich jest teraz dużo i wyrzucenie ich z gry, czy niemożliwość korzystania z nich by wzbudziło, wiecie, wielki bunt i złość, bo wiecie, jak nie chcesz, to nie jeździ. Jak nie chcesz, to nie lataj, jeździ na tych zwykłych mountach. Tak sobie ludzie zawsze gadają. Ale myślę, że byłoby fajnie. Ja wiem, że w którymś momencie też bym zatęskniał za latającymi mountami. Ale czemu by na przykład nie wprowadzić je, nie wiem, gdzieś w połowie ekspansji czy coś, jak już tam ten cały świat nie wprowadziliby. Nie wiem, takie moje przemyślenia, że bardzo, bardzo z miłą chęcią zobaczyłbym wyrzucenie mountów. Ale to też takie śmieszne jest troszeczkę.
może coś podchodzące pod hipokryzję, bo raz na przykład mówimy sobie, ja już miałem nawet odcinek o hierlumach, tutaj możecie sobie gdzieś zerknąć, że hierlumy są fajne, bo dają nam szybciej levelować i te sprawy, ale w którymś momencie sobie tak zdaję sprawę, kurde, czy to jest już banalnie łatwe, na przykład tak. Nie ma takiej poczucia tej nowości, że o, zdobyliśmy jakiś zajebisty item z instancji czy coś. Wiecie, też z takiego czegoś, że ale fajna rzecz, przemieniło to się na a kurde, takie na. Mogłoby tego nie być. I tak samo właśnie dzieje się z flying mountami, bo to jest troszeczkę, moim zdaniem, już przesadzają z tym. Z tymi mountami, ale to jest tylko moja oczywiście decyzja, no, to jest sobie takie moje odczucie i tyle, nie? Więc oczywiście tutaj nie zmuszam wszystkich, teraz wszyscy jeździmy na zwykłych mountach. O Jezus Maria, ale mi się kurde odbiło coś. Przepraszam, tak na wizji, ale Nexus, ciebie świniak. Dobra, okej, a więc teraz chyba już oddamy sobie te questy i będziemy powoli kończyć. Będziemy powoli kończyć. Ja sobie zaraz chyba przy siątej zacznę nagrywać jakieś fajne odcinki, takie pogadankowe. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się spodobał taki typ prowadzenia materiałów. Bo i wy możecie sobie jakoś tam puścić ten materiał w tle. Ja sobie będę gadał na jakiś tam zagadniony temat. To jest całkiem ciekawe, więc myślę, że więcej w przyszłości będziemy mogli zobaczyć takich filmów pogadankowych. I będziecie mieli też szansę na wypowiedzenie się, znaczy cały czas macie szansę na jakichkolwiek filmach się wypowiadać, ale tam na przykład na jakiś określony temat będziemy mogli wszyscy sobie poruszyć jakąś tam dyskusję. Więc myślę, że będzie fajnie. Zobaczcie, prawie wbiliśmy 74 level. Myślę, że w następnym odcinku już sobie go wbijemy. No dobra, okej, słuchajcie, kończymy to. I dziękuję za oglądanie. Ci, którzy właśnie dotrwali do samego końca, oczywiście subskrybujcie, łapkujcie w górę, ewentualnie w dół, jak komuś się nie podoba. Tam, nie wiem, dajcie znajomym film, niech sobie obejrzą czy coś, jak im się nudzi. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa, cześć.